Serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości na nasze spotkanie ekologiczne. Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Po raz pierwszy obchodzono go w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko niszczeniu naszego środowiska. Planeta Ziemia jest domem dla wszystkich ludzi, dlatego musimy o nią dbać. Niektóre gatunki roślin i zwierząt możemy dziś podziwiać już tylko na obrazkach. Niektórym gatunkom grozi wyginięcie. Okazuje się, że zniszczenia dokonane w przyrodzie przez człowieka zaczynają zagrażać samemu człowiekowi. Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je, zapewniamy sobie lepsze zdrowie, a nawet życie. Musimy dołączyć do przyjaciół Ziemi i wspólnie z nimi walczyć o nasz dom. Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego, którym pragniemy uczcić Światowy Dzień Ziemi. Jestem Ziemia, planeta, na której żyjecie. Wokół siebie się obracam. Lecz to nie jest przecież Ziemią bardzo ciężka praca. Muszę także się obracać dookoła Słońca. W ciągu doby odbyć drogę od początku aż do końca. Czy nie lubisz za to Słońca? Powiedz nam to szczerze. Potrzebne. Teraz już ci wierzę. Bardzo mi potrzeba promieni złocistych. Czego jeszcze potrzebujesz? Powietrza. Wód czystych, powietrza świeżego, dużo czystej wody. Wtedy będę zawsze piękna i pełna urody. Lecz powiedz mi dokładniej, po co ci słońce, powietrze i woda? Odpowiedzieć na to krótko. Naprawdę się nie da. Wyszło słońce za chmury, więc mam pomysł, dzieci. Ono samo niech wam powie, po co na mnie świeci. Powiem, bo być tutaj z wami jest mi bardzo miło, lecz pomyślcie sami, co by było, gdyby mnie nie było. Byłoby nam zimno i ciemno straszliwie. Wiem, co świtrą zimnie jasno i grzeje troskliwie. Ono grzeje na mnie. Chlebe, zboże, drzewa, grzeby, kwiaty. Dzięki mnie zwierzęta żyją. Słoń, wąż, pies, motyl i wąż skrzydlaty. Powiedz jeszcze, nasza Ziemio, jeśli czasu ci nie szkoda, po co wszystkim potrzebna jest woda? Na to sama wam odpowiem, gdyż przed wami stoję. Słońce Ziemię wam ogrzewa, a ja ją napoję. Co to znaczy, powiedz wodo, na czym to polega? Piję wodę to, co żyje, taka jest potrzeba. A fabryką wiem od taty, wody trzeba wiele. Elektrownią, statką dni poprzednie i w niedzielę. Teraz widzicie, drogie dzieci, gdy dla ziemi słońce świeci, wody zbraknąć jej nie może. Okręt płynie, rośnie zboże. Bez powietrza także ziemia obejść się nie może. Czy potrzebnie jest koniecznie na ziemi powietrze? Ziemia żyje, bo ja jestem. Rozumiecie wreszcie? Teraz wiecie, że o wodę i powietrze trzeba bardzo dbać. Nie zatruwać, nie zaśmiecać. Słowo mamy dać. Nie będziemy truć powietrza. Nie będziemy bronić wody. Mądrze chcemy korzystać ze słońca. Będziesz nasza ziemia piękna, urodzajna i pachnąca. Gdy będziecie dbać o ziemię, słońce, wodę i powietrze, wtedy życie dla nas wszystkich będzie znacznie lepsze. Zawsze będą urodzaje. Za wszystkich dostatek. Zdrowe będą rosnąć dzieci, w radości swoich matek. Gdy pojawi się ktoś taki, kto ład chciałby nazwę zmienić, to my wszyscy pospieszymy na ratunek naszej ziemi.
to my wszyscy pospieszymy na ratunek naszej ziemi. Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus. Na ziemi nie życie ciekawsze, powtarzam to każdemu. Bo ziemia to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To domy dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbanym. Bo ziemia to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To domy dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbanym. Poznać życie delfinów i wiedzieć, co piszcie w trawie. Zachwycać się lotem motyla i kotem móc się bawić. Bo ziemia to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To domysł dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbanym. Bo ziemia to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. To domysł dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbanym. Dobry, to ja listonosz, przyjaciel Ziemi. Przynoszę wam telegramy od Ziemi. Jeśli chcecie jej pomóc, to przeczytajcie, o co Ziemia prosi dzieci. Nie łamcie drzew i krzewów. Nie śmiejcie, nie hałasujcie w lesie. Zbierajcie makulaturę. Segregujcie śmieci. Ale fajne białe. Nie wycinajcie kwiatów. Ziemio, dziś są twoje urodziny. Pragniemy ci złożyć życzenia. Ziemio, droga solenizantko, wcale nie żyje ci się z nami gładko. Obiecujemy w dniu twojego święta raz i na zawsze dobrze zapamiętać, że jesteś jedyna, drugiej takiej nie ma. Więc dbać o ciebie bardzo pilnie trzeba. Chcemy cię dzisiaj przeprosić i poprosić, byś nas chciała cierpliwie na swym grzbiecie nosić. Niech ci życie globusku jak po maśle leci, życzą tego ziemianie, czyli twoje dzieci. Dziękuję, że o mnie pamiętaliście. Bardzo się cieszę. SOS, ratujmy.
siebie sami. SOS do siebie wysyłamy. Nie boi, moja planeta wróg rozbroi. Moja planeta zna dobre obyczaje. Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje. SOS, to ziemia woła ludzi. Jutro dzień już trudniej będzie zbudzić. SOS, ratujmy siebie sami. SOS do siebie wysyłamy. SOS, SOS, SOS. W roku 22 kwietnia obchodzimy na świecie Dzień Ziemi. To wspaniała okazja, aby każdy z nas pomyślał, co może zrobić dla swojej planety. Nie zatrzymamy postępu, nie zrezygnujemy z nowoczesnych technologii, to pewne. Musimy się nauczyć korzystać z nich tak, by nie doprowadzić do zagłady otaczającego nas świata. To od nas zależy jej wygląd za 10 czy 100 lat. Nie pozwólmy jej zniszczyć i dbajmy o nią każdego dnia. Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy Wam za przybycie i zapraszamy za rok. Do zobaczenia.